Ty stoisz przy tablicy, a przy biurku siedzi totalnie podjarany nauczyciel, który marzy tylko i wyłącznie o tym, żebyś jeszcze nie kończył albo nie kończyła, bo to jest tak wspaniałe, wymarzony obraz. Ale czy możliwy? Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. Nad tym się dzisiaj zastanawiamy. Zapraszam Was na kolejny Camel Channel. Moi drodzy, chodźcie. Podstawówka, gimnazjum, liceum, studia, nieważne. Wszędzie tam, gdzie są nauczyciele, można skutecznie fascynować. No i byłoby idealnie, gdybyście sprawdzili, czy to, co mam Wam dzisiaj do powiedzenia, zadziała. Wyobraźcie sobie, że to Wy jesteście nauczycielami. Codziennie przychodzicie do roboty, macie do odpytania w szkole kilkanaścioro uczniów, z których każdy odpowiada, bo się wykuł na blachę tymi swoimi formułkami. Fascynujące? Powiedziałbym umiarkowanie. To po prostu jest nudne, ale niech od czasu do czasu stanie przed Wami ktoś, kto nie tylko się wykuł na blachę, ale rzeczywiście mega wkręcił w to, o czym opowiada. Jaka to jest dla niego rozrywka? Jaka przyjemność? I właśnie chodzi mi o to, żebyście po dzisiejszym Camel Channel spróbowali być tymi, którzy taką przyjemność serwują Waszym nauczycielom. Jak to zrobić? Chętnie Wam o wszystkim opowiem. Jeśli jesteście dobrze przygotowani, a załóżmy, że są w roku takie momenty, kiedy naprawdę jesteście dobrze przygotowani, wtedy idąc do odpowiedzi, nie odpowiadajcie, tylko opowiadajcie. Tell me a story. Prosta techniczna sztuczka. Nauczyciel zadaje pytanie, bardzo często odpowiada się jemu, patrząc w kierunku biurka. Zróbcie inaczej. Mówcie do nauczyciela, ale jednocześnie też czasami zerkajcie na klasę, tak jakbyście nie odpowiadali na zadane pytanie, tylko po prostu o sprawie opowiadali swoim słuchaczom. Będzie to błyskawicznie rozpoznane i wzbudzi naprawdę najwyższy szacunek. Poza tym, jeżeli znacie materiał, jesteście świetni w tym, o czym opowiadacie, to naprawdę szkoda po prostu zdawać jakiś egzamin, ponieważ zostaliście wywołani do odpowiedzi. Przejmijcie stery. I to jest sprawa numer dwa. Wyobraźcie sobie, że mimo iż poszliście do odpowiedzi, to nie odpowiadacie, tylko niczym nauczyciel zaczynacie zarządzać sytuacją. I wtedy owe proponowane opowiadanie zamiast odpowiadania nabierze jeszcze większej siły. Ale jak to zrobić? Co w sobie obudzić, żeby szło w tym kierunku? I to jest sprawa numer 3. Bez entuzjazmu ani rusz. No dobra, tylko że wykułem się na temat ordynacji wyborczej, województw, albo poszczególnych epok, tudzież innych historii i zagadnień z literatury, geografii, biologii. Okej, Ron, let's get to the point. No i po prostu się wykułem, bo mnie to nie fascynuje. A może zacznie? Zastanówcie się nad historiami, sytuacjami, sprawami, które Was fascynowały, o których słuchaliście z wypiekami, albo na przykład sami o nich z wypiekami opowiadaliście. Jakie to jest uczucie? Sprawdźcie, czy w tym materiale, z którego właśnie będziecie odpowiadać, przypadkiem nie ma choćby małego fragmentu, którym możecie się zafascynować. Jeżeli to się znajdzie, to właśnie w tym konkretnym momencie ową fascynację włączcie. Ludzi strasznie kręci, kiedy mówią do nich osoby, które mają pasję. I ten entuzjazm, ta pasja powoduje, że nauczyciele będą Wami zachwyceni. A wtedy te oceny będą na pewno nie dobre, ale bardzo dobre. Czego Wam serdecznie życzę i zapraszam na spotkanie w kolejnym Camel Channel.